Dobry wieczór, moi drodzy, z tej strony Karol Wyciski ze Z Głową w Gwiazdach, a to jest Z Głową w Gwiazdach Live. I to takie specjalne dzisiaj, walentynkowe. Ja wiem, słyszę już te piski po prostu docierające gdzieś z przestrzeni, jak podczas eksplozji Alderaan w Gwiezdnych Wojnach i te takie przeszywające mnie po prostu wstrząsy mocy, bo jak mówię słowo walentynki, no to już słyszę, jak niektórzy się tam wzdrygują, bo są tacy, którzy je obchodzą, są tacy, którzy lubią to święto. Są tacy, którzy go za nim nie przepadają i są tacy, którzy się umawiają, że nie będą obchodzić tego święta, ale przed chwilą widziałem takiego fajnego, trafnego mema, w którym to było takie pochylenie się nad facetami, którzy jutro będą mówić: kochanie, ale myślałem, że ty nie obchodzisz walentynek. No i zobaczymy, jak wielu facetów jutro się o czymś takim przekona. Ja pomyślałem sobie jednak o tym, że spotkam się, usiądę wygodniej, że spotkam się dzisiaj z wami, trochę pod gwiazdami, bo teleskop stoi w ogrodzie. Swoją drogą zabawna z nim historia dzisiaj była, ale o tym wam opowiem za chwilę. I wykorzystamy teleskop do tego, żeby pooglądać trochę różnych walentynkowych rzeczy na niebie, bo wierzcie mi lub nie, nawet abstrahując zupełnie od tematu walentynek, ale od rzeczy związanych z miłością. Ale mamy 14 lutego, mamy te przeklęte walentynki, już trudno, ale wykorzystajmy to i obróćmy to z coś fajnego. A muszę wam powiedzieć, że ja darzę ten temat, w sensie miłości w kosmosie, gigantycznym sentymentem. Z prostej przyczyny. Kiedy wiele lat temu pracowałem w Centrum Nauki i prowadziłem też pokazy w planetarium i przygotowywałem też pokazy do planetarium, to najfajniejszą rzeczą, jaką zrobiłem w ogóle wtedy, niektórzy mówią, że to była impreza polegająca na obserwacji spadających gwiazd, czyli nocy spadających gwiazd, które zresztą później stały się popularne absolutnie w całej Polsce i dzisiaj mam wrażenie, że nie ma miasta, w którym już takich imprez się nie organizuje. Pierwsze takie na masową skalę były w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i jestem szalenie dumny z tego, że to się tak rozlazło. Natomiast była jeszcze jedna bardzo fajna rzecz. Słuchajcie, zrobiłem kiedyś pokaz o planetarium. Pokaz, który nazywał się Konstelacja Miłość i on był właśnie o miłości w kosmosie i to był chyba najfajniejszy pokaz, jaki w życiu prowadziłem. Jedna z najfajniejszych takich rzeczy popularno-naukowych związanych z astronomią, jaką mi się wydarzyło tworzyć. Więc pomyślałem sobie, że dzisiaj trochę powspominamy różne rzeczy z tamtego okresu, gdzie o miłości opowiadałem bardzo dużo, ale co też bardzo ważne, dysponując zupełnie nowymi narzędziami, jakie mam dzisiaj, pokażę wam trochę tej miłości w kosmosie, no bo ona jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki i pewnie niewielu z was sobie zdaje z tego sprawę. Pogadamy sobie trochę o tym i co najważniejsze, będziemy też oglądali. Co? Nam zrobić. Co nam zrobić? O Jezu, już przyszła tutaj. Scenariusz. Dziękuję pani. Był mój. Nie był twój, był pisany wspólnie. Dziękuję. Zamykamy drzwi. Nie przeszkadzamy mi w pracy, kochanie. Walentynki są. No, walentynki są właśnie, dlatego... Olgo, dziękuję. Moi drodzy, tak, to zawsze są takie rodzinne dysputy na temat tego, co kto zrobił i w jakim stopniu, bo rzeczywiście to, czego wam nie powiedziałem, to fakt, że przy okazji tego pokazu powstało wiele innych fajnych rzeczy i między innymi też powstała Ada. Także to w ogóle, ale to jest historia na zupełnie inne spotkanie. Moi drodzy, Olga mnie trochę wytrąciła z kierunku, którym płynąłem i zgubiłem wątek przez nią. No po prostu tak to jest z tymi babami walentynki. Będziemy gapili się w niebo. Dzisiaj mamy teleskop wystawiony do ogrodu. Zabawna z nim historia była związana, bo dzisiaj go tak w ciągu dnia wyrzuciłem od niechcenia do ogrodu i sobie ustawiłem księżyc dla testów i okazało się, że coś zadziwiająco dobrze prowadził. Potem, gdy w nocy zapadły ciemności, okazało się, że teleskop idealnie trafił w gwiazdę polarną. Więc ja w ogóle dzisiaj nic nie musiałem przy nim robić. Mam naprawdę dzisiaj duże szczęście.
A wy macie szczęście, bo będziecie mogli zobaczyć, moi drodzy, to. Więc już nie będę przedłużał, bo ja wiem, że długo, długo gadam. Ten wstęp był wyjątkowo przydługi, ale obiecałem wam dzisiaj pokazać coś niezwykłego. Pamiętacie, jeśli zajrzeliście dzisiaj na Zgłowowiazach rano, to mogliście zobaczyć takie zdjęcie walentynkowego serca. To jest trochę już oklepany motyw, bo był może oryginalny i świeży ładnych parę lat temu, kiedy mówiło się o astronomii. Wiecie, to jest problem w ogóle, jeśli się opowiada o różnych rzeczach co jakiś czas, to te tematy się zaczynają powtarzać. To znaczy, trudno jest mówić walentynki bez pokazywania tej mgławicy, ale z drugiej strony pokazywanie jej co roku trochę mija się z celem i to jest szalenie trudne, ale rzeczywiście to jest chyba taki najbardziej walentynkowy, najbardziej miłosny akcent na naszym niebie. Mgławica wodorowa IC1805 w konstelacji Kasiopei i to jest, moi drodzy, obraz na żywo z mojego ogródka, znaczy prawie na żywo, dlatego że to jest stak, który cały czas się robi, dlatego że naświetlam to, słuchajcie, już od, patrzę ile, 124 minuty już, czyli to jest 124 klatki, to są naświetlane co o 60 sekund. Nie bez powodu tak zrobię, znaczy zacząłem to robić wcześniej, miałem nadzieję, że live wystartuje o 20, ale musiałem to zrobić z prostej przyczyny. Po pierwsze, mamy pełnię księżyca, prawie, jest jasno, a nawet światło księżyca, no w końcu światło odbite, jednak słoneczne, no nie najlepiej wpływa nawet na rejestrowanie tych wodorowych obiektów. Jak jest jasno, to zwyczajnie one też trochę gorzej tutaj łapią. Natomiast, co też bardzo ważne, używam dzisiaj kolorowej kamery. Ta kolorowa kamera ASI 294MC Pro, ona raczej sobie tak średniawo radzi z łapaniem obiektów w linii widmowej wodoru, a tylko tym w zasadzie możemy tę mgławicę zobaczyć. I zaraz wam pokażę też, że rzeczywiście to nie jest takie proste. No więc suma summarum, naświetlam ją dłużej po to, żebyście mogli to zobaczyć w pełni okazałości, więc co 60 sekund widzicie odświeżenie tego obrazu, dodanie kolejnych atomów, które tutaj dolatują, dzięki czemu no, mamy ten obraz w pełni okazałości. Ta mgławica jest oddalona od Ziemi o 7,5 tysiąca lat świetlnych. Znajduje się tak jak wspominałem, w konstelacji Kasiopei. No i rzeczywiście kojarzy nam się z tym pięknym, walentynkowym sercem. Większości z nas przynajmniej. Bo oczywiście jak ktoś popatrzy na tę mgławicę pod odpowiednim kątem, na przykład patrząc na to, co się znajduje o tu, no to niektórzy widzą tam coś zupełnie innego. Też może to być związane z miłością, nie mówię, że nie, ale dzisiaj widziałem taki fajny, chyba w Wilku to był obrazek, gdzie był konkurs na symbol miłości. Taki, wiecie, że tak jak taki mam talent, ale że to był mam talent, w którym występowali różni, różne rzeczy występowały, różne symbole, które walczyły o tytuł symbolu miłości. No i oczywiście okazało się, że oni mieli wystąpić w trzech kategoriach. Pierwsze to mieli się zaprezentować trzymany przez pluszowego misia. Druga kategoria to miały te symbole być złamane, a trzecie to miały być przebite strzałą. No i pierwszy w kolejce do konkursu stało oczywiście takie serce, ale drugi stał penis i złamany, trzymany przez misia albo przestrzelony strzałą. Mam wrażenie, że nie miał wielkich szans na wygraną. Co widzą niektórzy w tej mgławicy, to już pozostawiam to do waszej interpretacji. Większość widzi walentynkowe serce, ale brutalna prawda jest taka, że kto zobaczy w tej mgławicy ding-donga, ten już nigdy go nie odzobaczy. To smutna prawda i niestety, no już powiedziałem to wam, trudno. Będziecie musieli teraz z tym żyć. Ja już na to nic nie poradzę, bardzo mi przykro. Monika, widzę w komentarzu, pojawiło się takie pytanie Moniki, czy tylko ona widzi dziecko w łonie matki. Co ciekawe, ta mgławica sąsiaduje z inną mgławicą, której nawet kawałek tutaj widzicie po prawej stronie. Ja wam przybliżę to
tutaj akurat widać fragment tej mgławicy. To jest mgławica serce, przepraszam, mgławica dusza, która wygląda rzeczywiście jak taki niemowlaczek, choć zaś złośliwi znowu widzą tam świnkę. Pozdrawiam Kasię Nowicką. Tak to już bywa. Pareidolia, tak się nazywa takie zjawisko w naszym mózgu, kiedy dostrzegamy różne rzeczy tam, gdzie ich faktycznie nie ma. Więc w tym kształcie zupełnie przypadkowym jedni widzą walentynkowe serce, sąsiadujące z nią mgławicą niektórzy dostrzegają no właśnie prosiaczka albo niemowlę, ale tak na dobrą sprawę to nie ma nic wspólnego z tymi rzeczami, to oczywiście jest czyste, naturalne skojarzenie, taki atawizm ewolucyjny, pozostałość po bardzo dawnych czasach, kiedy przetrwali, geny dalej przekazywali ci, którzy mieli tę umiejętność, bo ona czasami jest przydatna, bo na przykład kiedy widzicie parę ślepi gdzieś z ciemności na was się wpatrujących, no to przetrwali dawno temu ci, którzy potrafili wyobrazić sobie, że te ślepia to w rzeczywistości jakiś wilk albo tygrys, który chce się na nas rzucić i nas zjeść. Więc ktoś, kto potrafił skojarzyć ten fakt, gdzie były po prostu dwa świecące punkciki, a ktoś wyobraził sobie, że to jest właśnie coś drapieżnego, no to te osoby przetrwały i przekazały swoje geny dalej. Ci, którzy tej umiejętności nie mieli, no niestety przepadli. Ale to ma też trochę kłopotliwe konsekwencje, no bo możecie sobie wyobrazić takie pareidolie jak na przykład bardzo popularne swego czasu objawienia, na przykład twarz Jezusa na przypalonym toście albo Matka Boska w pleśni na ścianie. Moją ulubioną pareidolią, absolutnie najwspanialszą, jest czajnik Hitler. Jeśli nie potraficie sobie wyobrazić nawet w najmniejszym stopniu to, o czym teraz do was mówię, wpiszcie w Google czajnik Hitler i zrozumiecie. To jest super śmieszne. Bardzo mnie to bawi. No ale to jest czajnik, który wygląda jak Adolf Hitler. To oczywiście jest zwykły czajnik. Nikt go nie stworzył na podobieństwo nazistowskiego zbrodniarza, ale no ale jak zobaczycie to zrozumiecie. Mgławica IC1805 jest taką mgławicą, która jest zrobiona z atomów wodoru. To jest wielki obłok wodorowy, dlatego nie zobaczycie jej gołym okiem, chociaż wisi ona teraz nad waszymi głowami. I pomyślałem, że wam ją teraz pokażę, tylko przyłączę się tutaj na mapkę, żebyście widzieli dokładnie, o czym tutaj mówimy. Spójrzcie, to jest mapa nieba widocznego dzisiaj wieczorem, jak popatrzymy sobie nad południowy horyzont, to naturalnie zobaczymy konstelację Oriona, o której sobie jeszcze dzisiaj troszkę porozmawiamy. Powyżej świeci Księżyc. Zwróćcie uwagę, że wczoraj znajdował się on mniej więcej w okolicach tej gwiazdy, bo mieliśmy wczoraj koniunkcję z Polluksem, więc wczoraj, gdy oglądaliśmy Księżyc, on był gdzieś właśnie tutaj. Dzisiaj się przemieścił, co jest naturalną rzeczą dla Księżyca, ale warto, żebyście zwracali na to uwagę, bo niektórzy czasami są zszokowani, że na niebie można w ciągu dnia zobaczyć Księżyc. Skąd on się tam wziął? Dlaczego? No, Księżyc przemieszcza się na tle gwiazd, bo krąży dookoła naszej planety. Każdej nocy jest trochę w innym miejscu. No i zdarza się, że podczas tej wędrówki wskakuje po prostu blisko Słońca i wtedy jest widoczny na dziennym niebie. Dzisiaj Księżyc, słuchajcie, też zaraz go sobie poglądamy, znajduje się w konstelacji Raka i jest w zasadzie dwa dni przed pełnią. Pełnia będzie wypadała w środę, ale nie jestem pewien, której godzinie, aż sprawdzę sobie z ciekawości. Pełnia Księżyca 17:57, tuż przed 18, więc rzeczywiście mamy dwa dni przed pełnią. No i to tak wygląda rzeczywiście, jakby było dwa dni przed pełnią. Do Księżyca jeszcze wrócimy, ale chciałem wam pokazać, gdzie znajduje się to walentynkowe serce, o którym wam mówiłem. Mamy konstelację Oriona, mamy konstelację Byka, widzimy Plejady, które sobie miniemy i wysoko nad południowo-zachodnim, albo nawet już nad zachodnim horyzontem, gdzie jesienne gwiazdozbiory, takie jak zobaczcie Pegas, Andromeda, czy tutaj Kasiopea z Perseuszem, one powoli tu się chylą ku zachodowi. Natomiast wciąż bardzo wysoko nad horyzontem znajduje się mgławica IC1805 i jak widzicie, nie widzicie jej. No bo nie zobaczymy jej w świetle widzialnym. Zobaczcie, możemy w tym programie sobie włączyć, a to jest program SkyGate, możemy włączyć sobie podgląd tego wszystkiego w linii widmowej wodoru. I dopiero kiedy patrzymy na świat przez filtr
właśnie taki H-alfa, to nagle zaczynamy dostrzegać takie jaśniejsze obszary. To są obszary gorącego gazu, które szczególnie wzdłuż linii Drogi Mlecznej są widoczne całkiem wyraźnie. Zobaczcie, że jak przelecimy sobie tutaj przez Drogę Mleczną, to tego jest naprawdę sporo, szczególnie tutaj w Łabędziu, no ale to już niestety on teraz zachodzi na naszej szerokości geograficznej, do niego wrócimy późną wiosną i latem i będziemy eksplorowali sobie te obszary, ale popatrzcie, jak wrócimy sobie do konstelacji Kasiopei, to właśnie tutaj, na pograniczu tak naprawdę Kasiopei i Cefeusza, ja się teraz zastanawiam, czy IC1805, ale ona jest w Kasiopei, to jest jeszcze przed granicą z konstelacją Cefeusza, tu znajdują się takie dwa jasne obszary. I to jest właśnie obszar mgławicy IC1805 i sąsiadującej mgławicy dusza o numerku SH2199, ale ona miała jakiś numer IC, ale ja nie pamiętam jaki. Zupełnie nie pamiętam, bo mgławica serce też tutaj nie ma opisu. To ciekawe. Nie pamiętam jej numeru. W każdym razie, tak prezentuje się w linii widmowej wodoru. Oczywiście te zdjęcia są tutaj dosyć małej rozdzielczości, więc zwrócimy sobie z powrotem do takiego widzialnego zakresu. Ona też w świetle widzialnym w zasadzie jest do złapania. Oczywiście trzeba bardzo, bardzo naświetlać, aczkolwiek... O, dziękuję. Pinka podlinkowała informację IC1848, mgławica dusza. Bardzo Ci za to dziękuję. Mgławica dusza znajduje się tu i zobaczcie, rzeczywiście wygląda jak taki... Jak taki mały prosiaczek. A niektórzy widzą tu duszę. A tu mamy mgławicę serce, którą w tym momencie też fotografujemy, aczkolwiek w teleskopie mam obraz obrócony, więc gdy sobie szybko to jeszcze podejrzymy. Cyk, przełączymy się. No to jest rzeczywiście jej tutaj jej widok. A tutaj się ona prezentuje w ten sposób na niebie. Ta mgławica serce, tak jak wam wspominałem, znajduje się teraz wysoko, aż z ciekawości jeszcze zobaczę na jakiej wysokości. Gdybyśmy mieli zobaczyć obserwing na wysokości 55 stopni, to już nie tak wysoko, ale wciąż wysoko, 55 stopni nad horyzontem w tym momencie się znajduje, więc rzeczywiście, gdybyście spojrzeli nad południowo-zachodnim, czy już nawet zachodnim horyzontem wysoko, to wtedy ta mgławica tam się znajduje, aczkolwiek naturalnie gołym okiem i tak po prostu nie zobaczycie, moi drodzy. Więc ostatni rzut oka na mgławicę IC1805, fotografowaną właśnie w tej chwili przez mój teleskop w ogrodzie. Ode mnie, dla Was, walentynkowe serce w konstelacji Kasiopei. To co, moi drodzy? Porozglądamy się teraz trochę po niebie. Ja tak patrzę sobie jeszcze tutaj na różne moje notatki. Dobra, rzućmy sobie może okiem na księżyc, co? Swoją drogą, ja Wam jeszcze pokażę, jak wygląda ta mgławica, gdybyśmy sfotografowali ją po prostu w świetle widzialnym. Weźmiemy sobie, tylko włączymy filtr luminancji po prostu i zrobimy sobie preview, exit. I teraz zobaczcie, ten sam obszar nieba sfotografowany już w świetle widzialnym w ciągu 60 sekund. Włączam teraz ekspozycję. Zdjęcie się teraz robi. Musimy poczekać te 60 sekund, aż ono się zrobi. Co prawda mój Asi R Pro, który tak plus, który wczoraj tak zachwalałem przy pracy w Orionie, dzisiaj jakoś tak ma jednak problemy z komunikacją. I myślę, że trochę będzie się zsyłał duże zdjęcie, ale może się uda. To w międzyczasie zerknę na komentarze, które tutaj publikujecie. Swoją drogą, to ciekawe, że one mi się nie wyświetlają, chociaż chciałem ostatnio tak zrobić, ale to nie szkodzi. Zbigniew pisze, czy cieszyłeś się z upadku Starlinków? Podpucha, to jest pytanie. Rzeczywiście kilka dni temu mieliśmy deorbitację kilku Starlinków z uwagi na uderzenie koronalnego wyrzutu masy na wiatr słoneczny, który zwiększył troszeczkę objętość naszej atmosfery, no i te Starlinki, które były na stosunkowo niskiej jeszcze orbicie, spłonęły w atmosferze. Ja się, moi drodzy, nie cieszyłem. Ja kibicuję temu projektowi i akurat uważam, że to nie jest nic złego. Zresztą no nie byłbym uczciwy, nie mówiąc, że jak mówię do Was teraz właśnie przez Starlinki, bo przecież w moim ogrodzie dzięki wsparciu patronów z głową w gwiazdach mam zakupiony właśnie internet od Ilona Maska Starlink i to za jego pośrednictwem do Was mówię. To jest jedyny live astronomiczny w Polsce, który odbywa się
przez kosmos, moi drodzy. No i jak widzicie, na razie nam tutaj nic bardzo nie zaburzało widoku rozgwieżdżonego nieba, dlatego jakby nie bardzo jestem przeciwnikiem tego projektu. Znaczy, on ma swoje wady, aczkolwiek przez ostatnie 60 lat staraliśmy się zdobyć kosmos, podbić go, żeby go trochę ujarzmić, i nagle, kiedy zaczynamy to robić, no to się okazuje, że są jakieś z tym problemy. Zobaczcie, to samo miejsce, ta sama mgławica, tylko sfotografowana teraz w świetle widzialnym. Ja spróbuję trochę ten obraz tutaj, no właśnie, tak w histogramie rozciągnąć, ale jak widzicie, no zupełnie jest to inna jakość. Tutaj widać zarys tylko tej mgławicy serca, widać za to więcej gwiazd, no ale jak możecie zauważyć, trzeba raczej użyć filtru wodorowego, żeby taką mgławicę tutaj dostrzec. No dobra, obiecałem wam, że polecimy na Księżyc, więc zróbmy to może, co? Zobaczmy sobie... Dobra, ja tutaj wam włączę na chwileczkę... Nie włączę. No, teraz mam trochę kłopotu, bo... już nie mam kłopotu. Teleskop się teraz przestawia. Mam nadzieję, że tam trafi bezpośrednio w Księżyc i będziemy sobie przez chwileczkę oglądali jasno świecący Księżyc dzisiaj. Księżyc, słuchajcie, jest, jak wspomniałem wam, 2 dni przed pełnią. To nie jest dobry czas do jego obserwacji. Wczoraj na live oglądaliśmy szczegóły jego powierzchni przez duży teleskop, który miał trochę problemów ze sterowaniem, dlatego dzisiaj zrobiłem raczej obserwację właśnie z małego teleskopu, z Redcata. No i zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje. Teleskop dzisiaj troszeczkę wolniej pracuje, dlatego że jak są niskie temperatury, ja mu włączam niższą prędkość, maksymalną prędkość obrotów silników, bo on lubi się czasami zacinać przy takiej niskiej temperaturze. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Okej, próbuję teraz sobie zrobić plate solve'a, temu oszczędzimy tego. I zobaczymy sobie go w podglądzie. Jest, oczywiście, że jest. Nie wiem, czy nie należałoby poprawić mu troszeczkę ostrości. Pokażę wam. Tylko przejedziemy sobie troszeczkę nim w bok. Okej, dobra. I sobie włączymy troszeczkę mniejszy obraz. Nie ma dramatu. Moi drodzy, Księżyc dzisiaj w pełnej okazałości. Troszeczkę go sobie tutaj jeszcze tylko wycentrujemy. Okej, tak jest dobrze. I mamy Księżyc. Mogę tylko sobie jeszcze ustawić troszeczkę lepiej parametry ekspozycji. Trochę za ciemno, panie księżycu. Kurde, wczoraj tak pięknie działał zasięg SIR-a, a dzisiaj jakieś takie foszki. Co prawda wciąż jest to lepiej niż było, natomiast mam poczucie po prostu, że na Orionie, kiedy ten nadajnik jest posadzony na wysokości 2 metrów, no to jednak ten sygnał Wi-Fi rozchodzi się lepiej, kiedy mamy na niskim montażu to wszystko ustawione. Dobra, jest nieostro, trochę mnie to męczy. Wiecie co, ja zmienię, aż pewnie wiem dlaczego, być może się ustawiła ostrość do innego, filtra. To zrobimy tak, odjedziemy troszeczkę od Księżyca i zrobimy sobie tutaj zdjęcie jedno testowe, ale nie musi być 60-sekundowe, naprawdę, wystarczy 5. Jest jasno. Będziemy musieli ustawić ostrość, a ja wam za chwileczkę pokażę różne inne fajne rzeczy, tylko włączymy mu ustawianie ostrości, żeby sobie ładnie pooglądać Księżyc. Potrzebuje na to kilku sekund. Ściąga się zdjęcie. No. Ściąga się. Mamy. Zuch, dobra. To zrobimy mu teraz autofokus i niech sobie pracuje chłopak, a ja tutaj zaraz do was wrócę.
skoro będziemy gadali dzisiaj trochę o tych różnych romantycznych rzeczach w kosmosie, to oczywiście wam zaraz pokażę Księżyc, zobaczymy sobie rzeczy o ładnych nazwach na Księżycu, poszukamy sobie Zatoki Tęcz, to jest takie dobre miejsce na randkę astronomiczną. Wczoraj ją oglądaliśmy, Zatokę Tęcz na Księżycu, dzisiaj ją też wam pokażę i przy okazji pogadamy o kraterach, bo z kraterami różnie bywa i całkiem zabawnie, jeśli chodzi o oglądanie różnych takich miłosnych rzeczy w kosmosie, ale to o tym za chwilę. Zresztą, kiedy mowa o Księżycu i ładnych nazwach, to są tam też takie mniej ładne, co bywa problematyczne, ale może nie będziemy sobie dzisiaj rozmawiali. Poglądam tylko teraz, jak się nam tutaj z tą ostrością dzieje. Ustawia się powolutku. To ja w międzyczasie mam, moi drodzy, przypomnę, że te transmisje odbywają się dzięki wsparciu patronów i ja serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy wczoraj dołączyli do grona patronów z głową w jazdach. Chyba 3 osoby, jeśli dobrze pamiętam, tak, 3 osoby dołączyły do grona patronów i jedna dołączyła, zresztą nawet teraz, kiedy rozpoczynałem transmisję live, więc ja spojrzę sobie, kto do nas dołączył. Powitamy Marek, dzień dobry. Marek dołączył do grona patronów dokładnie o 20:32, 2 minuty po rozpoczęciu tego live'a. Wy również możecie, jeśli zajrzycie w link, który znajduje się w opisie tej transmisji, tam zobaczycie moje konto na Patronite, jeśli wam się te transmisje podobają, jeśli lubicie gabić się w gwiazdy i chcecie, żeby te transmisje były jeszcze lepsze, no to bardzo gorąco wam się polecam. Za niedawne środki, które wpłynęły na Patronite'a, udało się zakupić kilka fajnych rzeczy, m.in. akumulator do teleskopu, który jest podpięty na zewnątrz, ACR, który właśnie transmituje mi ten obrazek, chociaż dzisiaj troszeczkę z problemami, ale to jest do rozwiązania. Natomiast kolejną rzeczą, którą bardzo chciałbym zrobić, i to byłoby super absolutnie, to byłoby to, żebym ja mógł również Sony A7S, który tutaj mamy ustawione, postawić w ogrodzie i żeby było połączenie bezprzewodowe. Także chcę kupić taki transmitter bezprzewodowy do Sony A7S po to, żeby pokazać wam też niebo właśnie przez kamerę. I niekoniecznie siedząc na zewnątrz, bo to logistycznie zawsze jest piekiełko, kiedy trzeba te wszystkie sprzęty elektroniczne na zewnątrz wynosić, a tego mi tylko brakuje. Także to będzie jeden z najbliższych zakupów na Patronite. Jeśli ktoś z was chce wspomóc ten pomysł, to zachęcam was do dołączenia. Oczywiście z głową w gwiazdach jest i będzie dla was cały czas darmowe, a wsparcie jest dla tych, którzy uznają, że warto takie projekty wspierać. Także bardzo wam się serdecznie polecam. patronite.pl/z głową w gwiazdach. Link znajdzie się w opisie tej transmisji. A my w międzyczasie, moi drodzy, ustawiliśmy ostrość na Księżycu, więc wracamy na Księżyc. I już jest rzeczywiście lepiej. Zobaczcie. Przestawimy sobie. Ta ostrość mogła ulec trochę zmianie, dlatego że w przypadku różnych filtrów jest różnie ustawiana ostrość i po prostu po zmianie z filtra H-alfa nie zmieniłem tej ostrości. Stąd tak, a nie inaczej się to skończyło. Ajajaj. Tak. Powolutku. I mamy to, moi drodzy. Mamy Księżyc, czyli to, co wam chciałem teraz pokazać. Wczoraj oglądaliśmy już sobie trochę Księżyc. Widzieliście tutaj między innymi piękny krater Tycho. Oglądaliśmy sobie też, nie pamiętam, czy oglądaliśmy finalnie, chyba tak, krater Kopernik. Wczoraj też dużo kręciliśmy się po tych rejonach. Pokażę wam to na pełnym ekranie. Tutaj śledziliśmy miejsca lądowania misji Apollo 11. W tym miejscu śledziliśmy, przepraszam, w tym miejscu śledziliśmy też miejsce lądowania Apollo 17 i lunochodów, które lądowały. Oglądaliśmy Morze Przesileń między innymi, ale też oglądaliśmy, słuchajcie, tutaj w bardzo fajne rejony Doliny Alpejską, która przy tym teleskopie w tej rozdzielczości idealnie nie jest widoczna, ale tu w pobliżu krateru Platon udało nam się też ją zobaczyć. A my, moi drodzy, spojrzymy sobie teraz w to miejsce, dlatego że tu możecie zobaczyć coś, co ma taką najbardziej romantyczną nazwę, można by powiedzieć, na Księżycu. Ja troszeczkę oddalę ten widok, żeby ta rozdzielczość was nie pokonywała, bo najwyższa nie jest w tym momencie, ale używamy małego teleskopu, czyli Zatoka Tęcz, moi drodzy. Zatoka Tęcz to fragment Morza Księżycowego, które możecie tutaj zobaczyć tuż obok.
Przepraszam, wieczkę się zawiesiłem, bo mi jakieś powiadomienie wyskoczyło. Oczywiście takich fajnych nazw znajdujących się na Księżycu jest zdecydowanie więcej. Natomiast są też takie też brzydkie, o których wam wspominałem. Takie jak na przykład bagnisko z gnilizny. To też się na Księżycu zdarza i to już jest zdecydowanie mniej romantyczne. Patrzę sobie, przepraszam, w międzyczasie na wasze komentarze. Czy obraz jest odwrócony? Nie, obraz jest prosty. Mamy sterowanie jest odwrócone tutaj rzeczywiście, ale jeśli chodzi o obraz, to jest prosty. Powiedz, czy przy fotografowaniu teleobiektywem atmosfera ma wpływ na wygląd księżyca? Tak, naturalnie, znaczy no to widać. Zobaczcie. Tutaj akurat mamy trochę słabe odświeżanie. Będę musiał zrobić jakieś wzmacniać jednak do tego transmitera, ale tutaj już też te zniekształcenia widać, gdy oglądamy księżyc, więc tak, jakby te drgania są widoczne i nawet fotografując teleobiektywem też takie drgania atmosfery i zniekształcenia możecie zobaczyć. Pojawiło się tutaj pytanie i prośba o to, aby pokazać mgławicę w Orionie i to był jeden z planów na dzisiejszy też wieczór, bo on nam się pięknie wpasowuje w naszą opowieść, aczkolwiek chciałem wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o czym zapomniałem, bo mówiłem wam o kraterach, tak? Pokazywałem wam księżyc, mówiliśmy o kraterach, które tam są widoczne, Tycho, Kopernik, Platon, tych kraterów jest oczywiście dużo więcej, ja wam polecam bardzo serdecznie śledzenie wpisów Jerzego Łągiewki, między innymi w grupie naszej fanowskiej, Fani z głową w gwiazdach. Jeśli nie macie jeszcze zalajkowanego tego profilu, to sobie zalajkujcie. Gdy wejdziecie na ten profil, to tam Jerzy Łągiewka bardzo często publikuje różne zdjęcia z Księżyca. Ja absolutnie uważam, że to jest jeden z najlepszych fotografów Księżyca w kraju i nawet nie pod względem technicznym, chociaż też, ale co bardzo ważne, Jerzy jest doskonałym znawcą Księżyca, to znaczy on tak zna się na Księżycu, jak chyba mało kto w kraju i ma taką o nim niesamowitą wiedzę. No chyba największe wrażenie na wszystkich robiło to, gdy Jerzy fotografował Księżyc podczas zaćmienia słońca, to znaczy gdy wszyscy się ekscytowali zaćmieniem, to Jerzy fotografował bardzo precyzyjnie krawędź tarczy Księżyca zaćmiewającej słońce i dopatrywał się tam pojedynczych poszczególnych grzbietów, szczytów i potrafił je nazwać. Pff, taki to jest gość, słuchajcie. Polecam wam jego pracę, to bardzo niezwykłe. Natomiast kiedy mowa o kraterach, to chciałem wam coś pokazać bardzo fajnego. To, co tutaj możecie zobaczyć, to są zdjęcia kraterów, które krążą też po internecie. One w większości pochodzą z sondy Mars Reconnaissance Orbiter, która fotografowała oczywiście Marsa. To bardzo fajna sonda, dlatego że była wyposażona w największy jak do tej pory teleskop umieszczony poza orbitą okołoziemską. Nie pamiętam jej średnicy. Było 30-40 cm. Spory był w każdym razie. Do niedawna to on był największym teleskopem poza orbitą okołoziemską. No teraz mamy teleskop Jamesa Webba umieszczony, co prawda jeszcze nie w pełni sprawny, ale już szykujący się i kalibrujący, szykujący się do pracy, ale teleskop Jamesa Webba oczywiście nie krąży po orbicie okołoziemskiej. On krąży po orbicie wokół punktu Lagrange, jednego z punktów Lagrange'a, więc jest to bardziej orbita wokół słoneczna, taka bardzo specyficzna. Więc ten tytuł największego teleskopu poza orbitą okołoziemską został właściwie sondzie Mars Reconnaissance Orbiter odebrany. Ale dzięki temu teleskopowi, który znajdował się na pokładzie tej sondy, udawało się naprawdę doskonale fotografować szczegóły powierzchni czerwonej planety. No i okazuje się, że wśród tych zdjęć znaleziono całe mnóstwo kraterów przypominających serce. To oczywiście kolejne pareidolie, ja mówiłem wam już o tych kształtach, które przypominają nam właśnie to walentynkowe serce, ten symbol. Zobaczcie, swoją drogą ta mgławica, to serce w tym kraterze przypomina trochę mgławicę właśnie IC-1805, to znaczy mamy serduszko, ale też wystaje taki ding-dong z dołu w lewo. Dokładnie tak jak w mgławicy serce w Cassiopeii. To śmieszne. Tu mamy takie małe serduszko w kraterku. W ogóle słodziachne.
I to chyba najbardziej znany jest przykład, takie zdjęcie naprawdę pięknego serca kraterowego. Do tej kolekcji należałoby pewnie jeszcze dodać ten taki obszar znajdujący się na Plutonie, który został sfotografowany przez Sony New Horizon w 2015 roku. Nie mam akurat jego zdjęcia, ale wiecie dobrze, o co mi chodzi. Niektórzy tam dostrzegają psa Pluto, inni widzą tam właśnie serce. Ten obszar chyba się nazywał Równina Tombow. Jeśli dobrze pamiętam, był nazwany oczywiście na cześć odkrywcy Plutona, amerykańskiego astronoma o tym, że właśnie nazwisku. Więc to też jest chyba najodleglejsze takie serce, które do tej pory dostrzegliśmy, przynajmniej w Układzie Słonecznym. Moi drodzy, do grona patronów z głową w jazdach dołączył właśnie kolejny patron, a w zasadzie chyba patronka, jeśli będziemy używali feminitywów. Tak, Justyno, bardzo Ci dziękuję i bardzo miło, że dołączyłaś do grona patronów. Wszystkich tych, którzy dołączali do grona patronów, zaproszę, w zasadzie zapraszam do naszej zamkniętej grupy patronite'owej, gdzie różne fajne rzeczy się dzieją. Dzisiaj akurat mało astronomicznie było, bo żeśmy to akurat na naszym Discordzie. Dzisiaj rozmawialiśmy o, słuchajcie, nowym zwiastunie filmu Doctor Strange w Multiverse Obłędu. Szaleństwa. Ja naprawdę nie mogę się doczekać tego filmu. Wspominałem wam wczoraj, że jestem wielkim fanem Marvela. Widzicie tutaj, co jest za moimi plecami. Teleskop, zwierciadło teleskopu Jamesa Webba. Tutaj mamy rakietę Falcon 9, a tutaj za nią, o to widzicie, to są komiksy właśnie marvelowskie. Zresztą tutaj też gdzieś leżał. I co ja mam do przeczytania teraz? Wiem, co ja mam do przeczytania. Nie mogę się doczekać, słuchajcie, jeszcze nieodpakowany Spider-Geddon, czyli trzecia część takiego pajęczego Spider-Versum. Co prawda przeczytałem jego recenzję i w zasadzie mówią, że mi ta sama prawie historia co w drugiej części, ale jest bardzo gruba. No i chcę to obejrzeć. Natomiast mogę wam też polecić, ale chyba nie mam. Nie mam. Ostatnio czytałem, słuchajcie, ja przepraszam za dygresję, ale trudno, co zrobicie. Ostatnio czytałem chyba najfajniejszy komiks do tej pory marvelowski, jak mi się trafił, przynajmniej z tej serii Marvel Fresh, to byli Strażnicy Galaktyki. A jak się nazywał ten komiks? Jaki był jego tytuł? Ojej, nie pamiętam. Ale był bardzo fajny, opowiadał o tym, jak Thanos po swojej śmierci zostawił trochę taki jeszcze niecny plan odrodzenia się. To było bardzo, bardzo ciekawe. Polecam wam bardzo te komiksy. Jeśli ktoś lubi Marvela, to na pewno się będzie dobrze bawił. A do grona patronów w międzyczasie dołączył Piotr Zygadło, bardzo mi miło, Piotrze, że z nami jesteś, to bardzo fajnie. Potem po live dołączę was wszystkich do naszej grupy patronite'owej i będziecie tam sobie razem z nami robili różne głupotki. No dobra, słuchajcie, mamy księżyc, mamy kratery, to co? Chcieliście mgławicę M42. Ona powinna niedługo u mnie zachodzić, więc polećmy na nią. I zobaczymy ją z prostej przyczyny. Mówienie o mgławicach w ogóle w walentynki ma dużo astronomicznego sensu, moi drodzy, i zaraz wam to udowodnię. Także tylko poczekajmy, aż się przerzucimy na mgławicę M42 w konstelacji Oriona. Karol playa ja ding dong. Czytam sobie w międzyczasie komentarze wasze. Żyjecie głównie TikTokiem. To śmieszne. No i co? Ten teleskop. O Jezu, jeszcze ma do przedstawienia kawałek. O, dobra. To czekamy jeszcze sekundę. On też nie powoli leci. Wszystkich tych, którzy chcieliby spotkać się na żywo i pogadać i zbić piątkę, ale przede wszystkim posłuchać różnych kosmicznych historii, to ja przypominam, że w czwartek o 17 widzimy się w Suchej Beskidzkiej, więc jeśli macie ochotę, to wpadnijcie do Małopolski, tam będzie spotkanie, informacje o tym spotkaniu wrzucałem poprzez wczoraj na profil z głową w jazdach, więc zobaczcie sobie, a jeszcze wam później też podlinkuję. Czy ten model Weba to zegar?
Nie, to jest po prostu takie zwierciadełko, które sobie kupiłem. Bardzo piękne zresztą. Muszę je, na razie w takim tymczasowym miejscu, ale muszę mu znaleźć jakieś takie godne, bo on ładnie się prezentuje, tylko nie mam na razie dla niego nic. Nie potrzebuję takiego zegara. No dobra, chyba się ustawiliśmy. Zobaczmy sobie preview. Zobaczmy sobie taką ekspozycję kontrolnie 10-sekundową. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie, moi drodzy. Czy, Karol, jakieś spotkanie w Krakowie w najbliższym czasie będzie? No, w pobliżu Krakowa, w Suchej Beskidzkiej, także... Karol, co to za kamera tam siedzi w tym SIR? Mamy podpięty teraz ASI 294MC. Więc to tak, jeśli chodzi o tę głowicę, gdzie używano kamerę. O Boże. Dobra, ściąga się foteczkę M42. O, i kolejny patron dołączył. Dominik. Dominiku, bardzo mi miło, że z nami jesteś. Uwaga, spływa zdjęcie. No i jest. Nie wygląda bardzo oszałamiająco, ale zróbmy tak, słuchajcie, włączmy sobie tryb live, który jest bardzo fajnym trybem w ASIR, dzięki niemu możemy robić takie ekspozycje, niech będą 60-sekundówki i niech one się sumują wtedy. I będziecie mieli po krótkiej chwili, ach, a tam fajnie byłoby zrobić to w H-Alpha. Bo tam głowica bardzo ładnie wygląda w H-Alpha. Ale dobra. Na razie zostawmy jak jest. Oczywiście widzę, że już przeszła przez meridian mgławica, czyli przez południk lokalny, więc teleskop zrobił meridian flipa tak zwanego i mgławica jest w efekcie do góry nogami. Mógłbym to obracać, ale mi się nie chce, baczcie mi. Natomiast rzeczywiście, gdy patrzymy na ten takie trzy grupy gwiazd, które tutaj widzicie, w środku jest mgławica i powyżej taka gromadka gwiazd, jeszcze poniżej, to my to widzimy jako tak zwany miecz Oriona. On zwykle jest tak odwrócony jednak w tej, z naszej perspektywy. Natomiast to nic nie szkodzi. Jakby w kosmosie trudno jest określić, gdzie jest góra, gdzie dół, jak nie mamy punktów odniesienia, dlatego zresztą tak samo jest lewo-prawo, dlatego niektóre teleskopy, na przykład teleskopy w systemie Newtona, odwracają obraz i z tego powodu niektóre atlasy są drukowane w ogóle w przeciwną stronę, nie wiem, czy kiedyś o tym słyszeliście, czy się z tym spotkaliście, ale jest tak wygodniej korzystać z takich atlasów. Bardzo mi miło, że Was z tytułu dołącza dzisiaj do grona patronów, moi drodzy, to bardzo nobilitujące, także bardzo Wam dziękuję. Okej, zobaczcie, będą spływały, o Jezu, jeszcze kolejny patron, Tomek dołączył, jeszcze ktoś, wow, powariowali dzisiaj, bardzo mi miło. Dominik i Tomasz dołączyli, Dominik i Tomasz, super, fajnie, że jesteście z nami. Dobra, zobaczcie, spłynęło między nimi już kolejne zdjęcie mgławicy M42. Strasznie zaszumiony ten obraz jest. Tam w ogóle jakiś syfie się zebrał na matrycy. Teraz widzę, że jakiś pyłek się zebrał. Musiałem dzisiaj dosyć niechlujnie to zrobić chyba przy wymianie kamery, bo zmieniałem ją z ASI 1600 na ASI 294, ale nie szkodzi. Dlaczego Wam pokazuję tę mgławicę, moi drodzy? Mgławice w ogóle to jest temat niezwykle walentynkowy, bo kiedy miałbym Wam wskazać jedną najbardziej niezwykłą historię związaną z kosmosem, to byłaby to chyba ta związana z mgławicami, ale co w zasadzie należałoby powiedzieć też z nami samymi. Bo wiecie, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale czasami podczas różnych miłosnych uniesień możemy nazywać różnie naszych bliskich, naszych partnerów. Możemy powiedzieć misiaczku, możemy powiedzieć kotku, możemy powiedzieć żabciu. To nie w moim przypadku akurat, bo cierpię na batrachofobię, więc raczej nie powiedziałbym do Olgi żabciu. Ale gwiazdko już jak najbardziej tak. I to nie jest tylko i wyłącznie, moi drodzy, astronomiczne takie spaczenie, co bardziej naukowy fakt. Bo gdy patrzycie sobie na taką mgławicę, którą tutaj na przykład widzicie, mgławicę M42, to macie z takim obiektem dużo więcej wspólnego, niż moglibyście sobie przypuszczać. Dlaczego warto mówić do swoich bliskich moja gwiazdko? W tych momentach miłosnych uniesień. A no dlatego, moi drodzy, że wszyscy jesteśmy trochę dziećmi gwiazd. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale atomy, które budują nasze ciało, ale też całą materię nas otaczającą, tutaj okno, komputer, kartki, papieru, te wszystkie rzeczy zbudowane są z cięższych pierwiastków, takich jak węgiel, żelazo, tlen. Te pierwiastki, które budują
stanowią podstawę budulca naszego organizmu, powstały właśnie dawno temu we wnętrzach, moi drodzy, masywnych gwiazd. Wtedy właśnie z lżejszych pierwiastków, gdzie następowała synteza jądrowa, fuzja jądrowa, te lżejsze pierwiastki łączyły się i powstawały kolejne. Oczywiście zwykle to była przemiana wodoru w hel, ale później w przypadku tych najbardziej masywnych gwiazd, czerwonych olbrzymów czy nadolbrzymów, gdy one kończyły swój żywot, zapadały się w sobie i dochodziło do eksplozji supernowej. Tuż przed tym momentem, gdy gwiazda była bardzo ściśnięta, w zasadzie to się działo w kilku etapach, powstawało we wnętrzu gwiazdy bardzo duże ciśnienie. Bardzo duże. Na tyle duże, że już syntezowane wcześniej pierwiastki łączyły się i tworzyły kolejne. I tak między nimi powstawały właśnie tuż przed eksplozją gwiazdy takie pierwiastki jak właśnie węgiel, żelazo czy tlen. I później w procesie eksplozji supernowej te pierwiastki, ta materia była rozrzucana wszędzie dookoła nas. I wtedy powstawały, słuchajcie, mgławice. To, co tutaj widzicie, to jest właśnie między innymi taka mgławica. Oczywiście nie konkretnie taka, dlatego że M42, poprawcie mnie, ale jeśli się nie mylę, to ona nie powstała w wyniku eksplozji supernowej. Natomiast są w kosmosie takie mgławice, są takie obszary, które powstawały właśnie w wyniku eksplozji jakichś pradawnych gwiazd. I wtedy w takich gwiazdach powstają takie małe zagęszczenia, z których zaczynają wylęgać się nowe, młode gwiazdy. W mgławicy M42, moi drodzy, w samym jej środku, gdy przyjrzymy się temu obszarowi, którym jest tutaj, o, widzę, że guidingu nie włączyłem, bo się porobiły jajka zamiast gwiazd, to tutaj w samym środku, moi drodzy, możecie zobaczyć właśnie takie jasne punkciki. Tam jest takie skupisko młodych gwiazd, wylęgarnia gwiazd, która powstaje właśnie w wyniku zagęszczeń tego gazu, tej materii. Tam się tworzą takie gwiazdy. Co ciekawe, wokół niektórych z nich później powstają planety i to też, moi drodzy, widzimy. Więc mgławice są wylęgarnią nowych gwiazd, a materia w mgławicach często wzięła się stąd, że jakaś inna gwiazda dawno temu umarła. W tych gwiazdach umierających tworzyły się pierwiastki, które później wokół tworzących się gwiazd tworzyły planety. Na planetach powstawało życie, my sami, wszystko, co nas otacza. Więc, moi drodzy, jesteście zrobieni z tej samej materii, z której kiedyś były zrobione gwiazdy. Każdy atom w waszym ciele, i to jest w ogóle naprawdę fascynująca rzecz, jak o tym pomyślicie, każdy atom w waszym ciele kiedyś stanowił wnętrze jakiejś masywnej gwiazdy. Wyobrażacie to sobie? Każdy jeden atom. One nie wzięły się z nikąd. One gdzieś w kosmosie powstały. Suma summarum, ich podróż skończyła się w waszym ciele, ale każdy jeden z tych atomów kiedyś powstał we wnętrzu jakiejś gwiazdy tuż przed jedną z najpotężniejszych eksplozji w kosmosie. I to jest absolutnie niesamowity fakt o kosmosie, który warto znać, o którym warto innym mówić i warto go wykorzystywać, bo pamiętajcie, że jeśli mówicie do kogoś moja gwiazdko, to ma to więcej astronomicznego sensu, niż moglibyście przypuszczać. A mgławica w Orionie, wielka mgławica w Orionie jest też świetnym przykładem takiego miejsca właśnie, gdzie się rodzą nowe, młode gwiazdy, moi drodzy. Gdy popatrzymy sobie teraz na niebo i poszukamy tej mgławicy, bo oczywiście dla większości jest to obiekt absolutnie kultowy i doskonale znany, ale nie wszyscy, którzy nas oglądają teraz, muszą wiedzieć, o czym my tej zasadzie mówimy, więc szybkie przypomnienie, moi drodzy. Nad południowym horyzontem teraz, w zasadzie już nad południowo-wschodnim, zachodnim horyzontem, możecie zobaczyć tę konstelację Oriona. Oriona, który zresztą też ma różne takie astronomiczno-miłosne, można by powiedzieć, konotacje, bo myśliwy, Orion był myśliwym, był świetny w swoich polowaniach, ale też był no trochę takim perwersem, by należało powiedzieć. Prześladował piękne nimfy Plejady i ich siostry Chiady. Te grupy nimf znajdują się na niebie pod postacią gromad gwiazd. Jeśli mowa o Plejadach, to znajdują się one tutaj, a Chiady znajdują się tu, w pobliżu Aldebarana. Swoją drogą, Aldebaran to jest jeden z takich czerwonych olbrzymów gwiazd, które w niedługiej perspektywie czasowej mogą eksplodować jako supernowa. Zresztą podobnie jak Betelgeza w Orionie, ta gwiazda też jest tą gwiazdą, która w przyszłości może zachować się dokładnie tak, jak wam przed chwileczką wspominałem, jeśli chodzi o produkcję tych ciężkich pierwiastków, z których później powstaje między innymi życie, więc to są takie miejsca, gdzie
ten budulec życia za jakiś czas oczywiście może sobie powstać. Orion, wracając do tego wywodu, był myśliwym i w mitologii greckiej prześladował te nimfy, więc nie była ta romantyczna, piękna miłość, raczej no właśnie jakieś szalone zauroczenie i Orion, moi drodzy, no został później ukarany za to, że jedną z tych nimf próbował nawet zgwałcić. Miał oślepić go król Oinopion, który w ten sposób starał się powstrzymać Oriona. To oczywiście jeden z mitów dotyczących do tego, że ten główny mit mówiący o Orionie to jednak ten nawiązujący do postaci Artemidy, która wysłała na niego wielkiego skorpiona za to, że zabijał w lesie wszystko, co popadnie. Więc generalnie, choć Oriona lubimy, to taki trochę był dziwak z niego, można by rzec. Ale mieliśmy się skupić na mgławicy, moi drodzy. Gdy popatrzymy na konstelację Oriona, to w jej południowej części pod tym charakterystycznym, przepraszam, układem trzech gwiazd, to sobie wyłączymy, które tworzą słynny pas Oriona, my tutaj możemy zobaczyć tak zwany miecz Oriona, czyli trzy gwiazdy, no i znowu, używając tej miłosnej nomenklatury, tej takiej uniesieniowej, to niektórzy tutaj widzą rzeczywiście w tym miejscu tutaj miecz, ale wiecie, u faceta miecz to jeszcze może być coś innego, także pod pasem. No i znowu, jak coś się zobaczy raz, to się tego nie zobaczy. Bardzo mi przykro, że tak się stało, moi drodzy, ale lepiej, żebyście usłyszeli to ode mnie, a nie od kogoś innego. Więc w tym układzie trzech gwiazd, środkowa z nich, gdy się jej przyjrzymy, zobaczymy, że ona jest taka lekko rozmazana i to jest właśnie, moi drodzy, wielka mgławica w Orionie. Najjaśniejsza mgławica emisyjna nocnego nieba, którą teraz też fotografujemy sobie przez mój teleskop w ogródku. Gołym okiem możecie ją zobaczyć jako tutaj jako takie pojaśnienie, takie rozmazanie na niebie, więc polecam wam kiedyś ją zobaczyć, czy to przez lornetkę, czy przez teleskop, widać ją doskonale. Gołym okiem widzicie, może to troszkę trudniejsze, bo księżyc świeci bardzo jasno, ale jest to generalnie do zrobienia. A do grona patronów, moi drodzy, w międzyczasie po Tomaszu i Dominiku dołączyli kolejni, tym razem dwie panie, Maja i Sylwia, bardzo panią dziękuję, bardzo mi miło, że jesteście z nami. Będę musiał strasznie dużo zaakceptować dzisiaj zaproszeń do naszej grupy, ale to tylko cieszę. Pamiętajcie, że w mailu zwrotnym dostaliście hasło tajne do naszej grupy, więc zajrzyjcie tam koniecznie i będziecie wiedzieli co i jak, wiedzieli jak tam dołączyć. No dobra, moi drodzy, to teraz zobaczyliśmy mgławicę w Orionie. Co ja wam miałem jeszcze pokazać? Niech ja sobie przypomnę. Mamy mgławicę w Orionie. Mówiłem wam o Orionie. A wiem, co wam miałem pokazać. A propos różnych miłosnych uniesień na nieboskłonie, to słuchajcie, takich miłosnych historii jest tutaj oczywiście dużo więcej, no bo Orion, jak już wam powiedziałem, prześladował nimfy, natomiast gdy popatrzymy sobie nieco w bok od Oriona, to w ogóle zobaczymy innego miłosnego takiego rozpustnika na niebie, czyli Zeusa. Bo Zeus, moi drodzy, na niebie jest widoczny w ogóle pod wieloma postaciami. I on często to są śmieszne historie. On, słuchajcie, często przyjmował różne postacie, przyjmował postacie formy zwierzęce po to, żeby ukryć swoje miłosne igraszki przed boginią Herą, czyli przed swoją małżonką. Taki był z niego cwaniaczek, tak? Więc raz tutaj się zamienił na przykład w byka pięknego, dorodnego, którego możecie zobaczyć tutaj. Pamiętacie to z mitologii, na pewno. Na swoim grzbiecie wtedy porwał księżniczkę Europę i zabrał ją na Kretę. To była ta jedna z historii w mitologii, więc tutaj ten byk, którego tutaj widzicie na niebie, to jest właśnie takie zobrazowanie tego mitu na nieboskłonie, tego mitu właśnie o Zeusie. To jest jedno, ale tego Zeusa zobaczycie tutaj też w innych formach, bo zobaczcie, na przykład on się też przemieniał w łabędzia. Teraz co prawda gwiazdozbiór łabędzia jest... Ach, mogę go troszeczkę cofnąć czas, przecież to jest fajna symulacja. Ktoś pytał przed chwileczką o nazwę programu. To jest, słuchajcie, aplikacja... O, już trochę za późno. To jest aplikacja SkyGuide, dostępna na system iOS. O, tutaj go dobrze widać. To jest, zobaczcie, gwiazdozbiór łabędzia. Tak go sobie tutaj można było wyobrazić. To jest gwiazdozbiór letni, więc on jest widoczny, no teraz zimą
zachodzi bardzo wcześnie i pojawi się może przed świtem. Tak, przed świtem już będzie widoczny, będzie wschodziła Droga Mleczna, ale lepiej latem go oglądać, także na łabędzia jeszcze przyjdzie czas. Gdzie możemy jeszcze zobaczyć Zeusa? Mieliśmy łabędzia, mieliśmy byka, no i oczywiście Zeus był również pod postacią na przykład orła, tylko teraz tak, Holender. Orzeł jest jeszcze niżej niż łabędź, więc poczekamy sobie nad wschodnim horyzontem tutaj do takich godzin porannych, kiedy zacznie wyłazić Droga Mleczna. Zobaczcie, z powrotem pojawił nam się tutaj gwiazdozbiór łabędzia, który wychodzi i tam trochę dalej, jak poczekamy, to tutaj spójrzcie. Tak, wyłania się teraz konstelacja orła. I orzeł to też jest jedna z miłosnych przykrywek Zeusa, który kłopotliwa historia, bo w przypadku orła to on się przemienił w orła, żeby porwać sobie na Olimp młodego chłopca Ganymedesa. Oczywiście po to, żeby był jego poszczaczyn, przynosił mu wino, nic więcej, prawda? Ale tak, Zeus zamienił się właśnie w orła i porwał sobie młodego chłopca, Ganymedesa. Takie się zdarzały historie, w starożytnej Grecji to nikogo nie dziwiło, no. Taka to była kraina. Więc żeby życie miało smaczek, sami wiecie co. Także Zeus lubi to. To a propos różnych takich historii związanych z Zeusem, on tych mitologicznych tam uniesień, historii miał więcej. Zastanawiam się, czy ja przegapiłem jeszcze jakiś gwiazdozbiór, pod którym skrywał się Zeus. Chyba już nie, moi drodzy. No dobra, mieliśmy więc opowieść o Orionie, mieliśmy o Hiadach, Plejadach, o Zeusie. Czy coś mi umknęło jeszcze? Chyba tylko jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wam na koniec opowiedzieć i którą chciałbym wam pokazać, więc tylko nie wiem, czy damy radę, ale spróbujmy. Zatrzymamy sobie już teraz to naświetlanie i spróbujmy, moi drodzy, przeskoczyć do innego obiektu. Mianowicie wyszukamy sobie teraz, jeszcze chyba powinniśmy ją widzieć ode mnie z ogrodu, Sirius. A ciekawe, on nie ma wgranych gwiazd, żeby wam pokazać? Nie szkodzi, moi drodzy. To zrobimy sobie tak, że pokażę wam na symulacji. Spójrzcie, gdy spojrzymy sobie na nieco w dół, na lewo od Oriona, będziecie mogli zobaczyć najjaśniejszą gwiazdę całego nocnego nieba, czyli Syriusza. Syriusz to najjaśniejsza gwiazda konstelacji Wielkiego Psa. No i oczywiście wszyscy fani Harry'ego Pottera teraz skaczą, wiwatują i wow, znamy tę gwiazdę. Oczywiście, bo to bardzo znana gwiazda. Syriusz Black, który zamieniał się w czarnego psa. No nie bez powodu zamieniał się w psa, bo ta gwiazda bywa nazywana psią gwiazdą. Jest to gwiazda konstelacji Wielkiego Psa. Najjaśniejsza gwiazda w tej konstelacji i przy okazji najjaśniejsza gwiazda całego nocnego nieba. I co ciekawe, to też jest gwiazda, która jest gwiazdą podwójną. I teraz tak, tego nie widać zbyt dobrze, no bo... w ogóle mi się wyłączyło tutaj takie premium. Mogę sobie powiększyć, naprawdę. Ale słuchajcie, już od bardzo dawna wiemy, obserwując Syriusza przez potężny teleskop, ale też obserwując jego zachowanie, wiemy, że to jest gwiazda podwójna, a raczej nawet układ wielokrotny. I co ciekawe, większość gwiazd, które obserwujemy w kosmosie, to są gwiazdy podwójne lub układy wielokrotne. To może kogoś szokować? I z pewnością nie cieszyć singli, ale single w kosmosie są w mniejszości, moi drodzy. My lubimy się łączyć w pary. I tak samo w pary łączą się gwiazdy. Większość gwiazd w kosmosie funkcjonuje w układach podwójnych lub w układach wielokrotnych. W ogóle my ze swoim Słońcem samotnym jesteśmy trochę dziwną rodziną, taką z tylko jednym rodzicem, ale rzeczywiście tych rodziców jest dwóch przynajmniej lub więcej, to już jest w ogóle o zgrozo. Więc jeśli popatrzycie sobie na niebo, to część gwiazd będziecie mogli zobaczyć takich gwiazd podwójnych. Syriusz jest tą najbardziej znaną, znaczy najjaśniejszą gwiazdą podwójną, przez to też jest najjaśniejszą gwiazdą nieba w ogóle, ale gdy spojrzycie na przykład na ogon Wielkiej Niedźwiedzicy, czyli na dyszel Wielkiego Wozu, to środkowa z tych gwiazd
to będzie Mizar i Alcor. To są dwie gwiazdy nazywane układem podwójnym, aczkolwiek wyróżniamy dwa rodzaje układów podwójnych. Układy podwójne fizycznie, czyli takie, które są powiązane ze sobą grawitacyjnie i krążą wokół wspólnego środka masy, ale są też gwiazdy, układy podwójne tylko wizualnie, czyli takie, które po prostu obserwujemy na podobnym kierunku, ale w rzeczywistości dystans między nimi jest bardzo duży. W przypadku Mizara i Alcora tak właśnie jest, te gwiazdy są układem podwójnym, ale tylko wizualnie. W rzeczywistości, jak popatrzymy sobie, to do Mizara mamy odległość 82 lata świetlne, a tutaj do Alcora, czy bym coś pomylił? 81. To może pomyliłem. O, bo one są oczywiście bardzo blisko. Prawie bardzo blisko. Ciekawy jestem, czy one jednak nie są pod... A, patrzcie, nie wiem, czy wam teraz nie powiedziałem źle. Może powiedziałem źle. Ale muszę to sprawdzić. Ale czuję się trochę zakłopotany. Tak, to są dwa Syriusze. Syriusza A i Syriusza B, oczywiście. Więc polecam wam też przyglądanie się gwiazdom podwójnym. Ich jest całe mnóstwo. W Łabędziu, ach, teraz już nie zobaczymy, bo oczywiście zaszedł, ale w Łabędziu jest taka przepiękna gwiazda. A, tam co tam, możemy sobie troszeczkę cofnąć czas. W Łabędziu jest taka gwiazda tuż nad horyzontem, teraz się tutaj się pojawiła. To jest Albireo, moi drodzy. Ja nie wiem, dlaczego ja nie mam włączonego pakietu premium w tej aplikacji, który pozwala na większe zoomowanie, ale tutaj właśnie możliwe jest zobaczenie pięknego układu podwójnego składającego się z dwóch gwiazd w różnych kolorach, jakim błękitnym i pomarańczowym. Albireo to jest moim zdaniem jedna z najpiękniejszych gwiazd podwójnych nocnego nieba. Oczywiście, kiedy mówimy o walentynkach, mówimy o miłości, to nie mogłoby zabraknąć tego słynnego sloganu, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa, moi drodzy. A ja w międzyczasie obiecałem wam jeszcze, że zrobimy tutaj zdjęcie jeszcze tylko w H-alfa, więc zróbmy sobie to H-alfa, ok, i zdajmy taką 3-minutową ekspozycję i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bardzo jestem ciekaw. Kiedy mówimy o tym, że kobiety są z Wenus, a z mężczyźni z Marsa, to oczywiście tutaj wymagało to wyjaśnienia. Pojęcie, że kobiety są z Wenus, wzięło się stąd, że Wenus, którą zresztą, jeśli wstaniecie jutro rano, to możecie pięknie zobaczyć nad południowo-wschodnim horyzontem. Ja dzisiaj znowu wstałem rano wypuszczać koty na dach i przepięknie się ona tam prezentowała. Zresztą wystarczą dwa dni pogody, pogodnego nieba i ja dostaję od was całe mnóstwo zapytań, co to za tajemniczy obiekt nad południowo-wschodnim horyzontem się pojawia około godziny 6 nad ranem. To oczywiście jasna Wenus, która była tam już wcześniej i jeszcze trochę tam będzie. Natomiast nie zauważyliście jej pewnie dlatego tylko i wyłącznie, bo chmury nam to uniemożliwiały. Teraz, gdy mamy taką piękną wyżową pogodę, aczkolwiek ma się skończyć, aż sprawdzę sobie, do kiedy ona będzie, bo wiem, że dzisiaj jeszcze będzie pogodna noc, ale do której, no właśnie, od zachodu Polski nadciągają takie chmury. Także może wam przygotuję na rano live'a jeszcze, wiecie? Tak zrobię, to znaczy puszczę transmisję live, wstanę rano dla was, jeszcze wam to puszczę, także około 5:30 zajrzyjcie na Z Głową Gwiazd, to wam to pokażę, albo zobaczycie sobie powtórkę, to będzie taki niemy live, nie będzie już jakby tam nic, nie będę mówił, ale przygotuję po prostu wszystko na stojaku, żebyście to po prostu mogli zobaczyć, ale Wenus wam pokażę. Wenus, która pięknie błyszczy teraz o poranku, prezentuje się naprawdę przewspaniale i też oczywiście bierze się ten blask Wenus kojarzony z pięknem kobiecym, z miłością, w ogóle z tym, że kobiety promienieją. No właśnie, z czego się bierze ten blask? No bierze się stąd, że planeta jest niezwykle toksyczna. To znaczy ma bardzo grubą atmosferę, która szczelnie przykrywa całą planetę, doskonale odbijając przy tym promienie słoneczne. To wywołuje silny blask planety Wenus. Pamiętajcie, że Wenus jest najjaśniejszym obiektem widocznym na niebie zaraz po Słońcu i Księżycu, przy jasności około minus 4, a momentami nawet minus 4,5 magnitudo. Natomiast ta atmosfera jest niezwykle toksyczna, bo składa się z dwutlenku węgla i obłoków siarki. Tam zachodzi potężny efekt cieplarniany, który my sobie powoli szykujemy, aczkolwiek tam powstał w naturalnych przyczyn i w niewyobrażalnej skali, doprowadzając do tego, że przy powierzchni planety ciśnienie jest 90 razy wyższe od ziemskiego, a temperatura panująca przekracza 460 stopni Celsjusza. I to sprawia, że Wenus, choć piękna,
niezwykłej urody, no to również niezwykle toksyczna i potrafi pokazać pazur. I mało sąd było w stanie tam wylądować, a jeszcze mniej było w stanie tam przetrwać. Kiedyś będziemy pewnie eksplorowali Wenus, ale to dopiero wtedy, kiedy ogarniemy fajne technologie. I jedną z takich technologii, takich pomysłów na misję na Wenus jest pomysł latania w jej górnych pariach atmosfery, takimi sterowcami. To może być w ogóle bardzo fajne. Zobaczymy, czy to się uda. Trzymam kciuki za ten pomysł. A kiedy mówimy o tym, że faceci są z Marsa, no to cóż, Mars jest suchy, zimny i w ogóle chłodny. To ze sprawą tego, że jądro marsjańskie wygasło. O, zobaczcie, spłynęło, zobaczcie zdjęcie w H-Alfa mgławicy w Orionie. O, no to jest ładne. To jest bardzo ładne. Zwłaszcza teraz w blasku Księżyca to zdecydowanie ładniej wychodzi niż w świetle widzialnym. Faceci są z Marsa. Niewątpliwie ta planeta przez to, że jej jądro się zatrzymało nie generuje już tak silnego pola magnetycznego jak kiedyś, a to spowodowało, że rozbłyski słoneczne, te same, które niedawno sprawiły, że Starlinki nam spadły z nieba, zdmuchnęły atmosferę Marsa, ciśnienie tam gwałtownie spadło, wyparowały oceany, temperatura się ochłodziła, no i cóż, jest woda tam na Marsie, może kiedyś było życie, ale dzisiaj jest to planeta raczej surowa, więc kobiety gorące, ale drapieżne, z Wenus, faceci szorstcy i suszci, prosto z Marsa. Takie to oto, moi drodzy, różne koneksje astronomiczno-miłosne czekają na was na nieboskłonie. Więc zaczęliśmy dzisiaj od mgławicy IC1805, a skończyliśmy na mgławicy M42. Tak się, moi drodzy, to dzisiaj prezentuje. Ja swoją drogą chciałbym wam przypomnieć, że już niedługo, nie wiem dokładnie kiedy, ale na początku marca najprawdopodobniej chciałbym się z wami spotkać na specjalnej transmisji z Głową w Gwiazdach Live i zrobić dla was tak zwany maraton Messiera i wtedy będziecie mogli zobaczyć ten i 109 innych obiektów z katalogu Messiera w ciągu jednej tylko nocy. To będzie bardzo wymagający live, bardzo szybki. Natomiast myślę, że to będzie fajnie to zrobić. To będzie się działo dzięki wsparciu patronów. To dzięki wam kolekcjonuję już od jakiegoś czasu sprzęt potrzebny do zrealizowania tego mojego marzenia. I będziemy taką transmisję robili. To będzie całonocna transmisja, która zacznie się o zmierzchu i skończymy o świcie. Będzie trwało ładnych kilka godzin, ale nie będzie tutaj czasu na przestoje, bo będziemy naprawdę latali od jednego obiektu tu na niebie do drugiego. Tak działa ten maraton. To taka zabawa, która w czasie kilku zaledwie nocy, w czasie nowiu marcowo-kwietniowego pozwala zobaczyć w ciągu jednej nocy wszystkich 110 obiektów z katalogu Messiera. To nie jest proste. Mi się to udało zaledwie w niedużym stopniu kiedyś, bo 90 chyba miałem 5 albo 6 obiektów na 110 w ciągu jednej nocy, więc wyniki tak całkiem niezłe, aczkolwiek przydałoby się lepiej w tym roku. Ach, w ogóle tutaj miałem jeszcze pobawić się tym histogramem. O, tak. O, ale to jest fajna mgławica. W tym roku, słuchajcie, jeszcze oczywiście będziemy wspomagali się systemem GoTo, żeby to szybko się udało zrobić. No, a może kolejnej nocy spróbuję to zrobić sobie ręcznie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dawno się w to nie bawiłem już, więc to niezłe będzie z pewnością wyzwaniem. Nie wiem, którego marca, znaczy prawdopodobnie to będzie weekend, już wam powiem dokładnie, może nawet, bo trochę może jednak wiem, to wydaje się, że będzie weekend, 4-6 marca, w któryś z tych dni, więc zrobię to oczywiście w weekend, żebyście mogli śledzić i rano nie musieli wstawać. Zobaczymy, może się to zrobić, to z Bieszczad, a może nawet przetransportuję tam Starlink, żeby mieć tam fajny internet, tak jak teraz i móc do was mówić i nie martwić się o to, że ten internet padnie. Zobaczymy, moi drodzy. To tyle chyba na dziś. Godziny już siedzimy. O, 21.37. Ha, ale trafiliśmy. Więc ja was, moi drodzy, zostawiam. Idźcie teraz ze swoimi randkami się tam, zajmijcie nimi i skończcie oglądać Wójcickiego w internecie. A jeśli wam się transmisja podobała, to bardzo wam się gorąco polecam i dołączcie do grona patronów z Głową w Gwiazdach, dołączając do nas poprzez link, który znajdziecie w opisie tej transmisji na dole. Podczas transmisji dołączyło dzisiaj do nas ilu patronów? Aż zobaczę sobie, bo to bardzo miłe było. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patronów. Bardzo wszystkim dziękuję. To jeszcze tylko dla przypomnienia. Marek, Justyna, Piotr, Dominik, Tomasz, Maja i Sylwia. Więc bardzo wam dziękuję za wasze dzisiejsze wsparcie. Dołączcie jutro rano o godzinie
5:30 wystartuje live bez mojego komentarza, ale wam postawię tak, żebyście mogli zobaczyć sobie i wam pokażę Wenus na żywo nad południowo-wschodnim horyzontem. Od zachodu nadciągają chmury, więc to prawdopodobnie jest ostatnia tak pogodna noc. Jeśli macie teraz troszeczkę czasu, wykorzystajcie jeszcze ją na spacer w świetle księżycowym. To naprawdę romantyczne warunki do zrobienia takiego astronomicznego spaceru. No bo później przyjdzie znowu do chmury, ma wiać i będzie w ogóle lipa. Ja na szczęście za półtora tygodnia wyruszam na Islandię. Gapicie na Zorze Polarne z jeszcze 3 wyprawami po Zorze Polarne, także ja przynajmniej tam sobie trochę poglądam nieba. A mam nadzieję, że z każdym dniem będzie coraz pogodniej i coraz fajniej również w Polsce. Moja fotowoltaika, słuchajcie, aż sprawdzę sobie jeszcze to dzisiaj w statystykach, moja fotowoltaika w ogóle już generuje takie ilości prądu, że ja już w ogóle, proszę bardzo, wczoraj 29 kW, a dzisiaj 32, czy kilowatogodziny oczywiście, więc dzisiaj już wyprodukowałem 1/3 więcej niż zużyłem. Będzie na jutro. To bardzo fajne. Napiszę wam w ogóle o tym, bo jestem strasznie podjarany tematem fotowoltaiki. To w ogóle jest fajny też objaw taki nowoczesny tego, że nadciąga wiosna, kiedy widzicie, że nagle wasz dom zaczyna być samowystarczalny energetycznie. W ogóle jaka bomba. Pięknie wam, moi drodzy, dziękuję za dzisiejszy wieczór. Zajrzyjcie jutro, jak wspominałem, rano na Zgubą w Jazdach. Będziecie jechali do pracy czy wstawali, to przy kawie sobie możecie puścić i zobaczyć Wenus na żywo, prosto z mojego ogródka. A ja już wam mówię dobranoc, kocham was, buziaczki. To tak walentynkowo mi się trochę tutaj ulało. I widzimy się teraz z Głową w Gwiazdach. Do zobaczenia.